Ja tam pracowała, tam zaczynała moja babcia. Ona od 76 roku tam pracowała. Bardzo dużo było stoisk. No, duży ból, bo w każdym kiosku pracowało po kilka osób, tu młodych osób. Stracili pracę wszyscy. Cuda na kiju siedziały, były jakieś protesty, ludzie strajkowali, bo jak tracili źródło utrzymania, to musieli, to była desperacja i wychodzili na ulicę tam No, bardziej poszli. targowisko wymagało troszeczkę jakiejś tam poprawy, polepszenia miejsca takiego targowego na takim wyższym poziomie, żeby nie musiały te panie gdzieś tam na skrzynkach to wszystko układać. Jakie to? Przecież to bajzel był. Przecież to jest wschód chaty te drewniane. Żeby tyle mieszkanie tu kosztowało, to się w głowie nie mieści. Dawniej to było centrum, tam tętniło życie. Były przeróżne sklepiki i bułeczki świeże, i truskawki świeże. Dużo było kwiatów, bardzo dużo było stoisk. Ja nie wiem, nigdy nie dochodziło do żadnych kłótni. Jakoś między sobą pracowali ludzie, budka była przy budce i nikt nikomu nie przeszkadzał. Jakoś się ludzie godzili, nie było konkurencji. Jakoś było fajnie, bo do każdego kiosku były kolejki. Także było, super było. Ja tam pracowała, tam zaczynała moja babcia. Ona od 76 roku tam pracowała. Później tam weszła moja mama, sprzedawała, babcia i mama sprzedawali kwiaty. Najpierw tam był handel pod parasolami, tam nie było niczego. I tam był handel jedynie pod parasolami. Później stawiało się jakieś tam budki, jak tak mówiłem wcześniej, modernizowało się je. Moim zdaniem to wcale źle nie wyglądało. I gdyby była możliwość dalszej współpracy, to by zostały jeszcze bardziej zmodernizowane, pewnie tak jak kraje zachodnie, żeby to było pod jakimś dachem, tak? No i ja od dzieciństwa tam jeździłem, najpierw jako mały chłopak, a później pracowałem, właśnie sprzedając kwiaty w tej branży kwiatowej. Pomagałem i później sam tam pomagałem dla mamy. Było wesoło, bo było dużo młodzieży, było dużo młodych ludzi. No to w sumie było takie życie, ja wiem, takie wesołe życie. No. Tam ciągle coś się działo, ktoś przyjeżdżał, ktoś coś zamawiał, to kolega, to koleżanka przyjdzie, także tam było bardzo wesoło. A kwiaciarnie to już są takie, czeka się na klienta. Tam trzeba było dbać, łapać klienta, żeby nie trafił obok, tylko żeby trafił, trzeba było czymś przyciągnąć. Będzie pani przyciągała, jak pani zaklientowała. A różnie to było. Czasami ubiorem, czasami uśmiechem, różnie. A jaki sposób był najbardziej sprzedawany? No chyba miła obsługa, chyba uśmiechem. Tak mi się wydaje, że to chyba pozostało tak. W ogóle aparycja taka, żeby była sympatyczna dla klienta, przyciągająca, to jest chyba najważniejsze. Jak targowisko, no. Ludzie zarabiali i kończyli. Rozumiem. Pan tam, rozumiem, też jako klient Jako przebywał. klient byłem, a tak to nie targowałem, nic nie robiłem. Okej, okay. I co pan najczęściej kupował na takim targowisku? No wtedy te dziecięce rzeczy takie, jak to się mówi, no trójka dzieci było, no, i kupowało się drobiazgi, no. A ma pan może jakieś takie ciekawe, nietypowe wspomnienia z tym miejscem? Coś ciekawego Nie, się kiedykolwiek tam wydarzyło? jak tłok, no. Bardziej było, jak było boisko. Bardziej pamiętam, no bo się tak przechodziło na zapomnienie, jak to się mówi, chwila relaksu, no. Fajne, bo myślę, że dużo było lokalnego jedzenia. Panie mogły sobie dorobić też. I tak było bardzo tak luźno, może serdecznie. I większe zaufanie do tego towaru było również, ja tak myślę. Można było wybierać, przebierać, zamówić, dogadać się z gospodyniami. Także miło sobie wspominam. I pani tam była klientką, nie sprzedawczynią. No tak, byłam klientką. Przyjemnie mi tam się chodziło z dziećmi. Jak jeszcze były małe, każdy coś tam miał dla siebie znaleźć na takim targowisku. I
ceny były również przystępne. O, to było bardzo ważne. Ta galeria w sumie, no niby jest potrzebny taki punkt, bo tam jest taka pustka w tej dzielnicy. Ale gdyby tam pozostał rynek, tylko bardziej uporządkowany, bardziej jakiś taki, nie wiem, te budki były zmienione, chociaż te budki tak były nowe porobione, potracili ludzie dużo pieniędzy, bo budowali budki nowe. Także gdyby tam to uporządkować, gdyby tam to z głową ktoś się tym zajął, tym targowiskiem, no to w innych miastach tętnią takie punkty rynkowe w dalszym ciągu. A tutaj, nie wiem, no jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, no z reguły. Tak, bardzo dużo, tam całe miasto się zaopatrywało, wtedy nie było tych marketów. Wtedy było właśnie tak, że ludzie kupowali na rynkach. Tak, takie były czasy, później przyszła Unia Europejska i w gazetach pojawiały się artykuły, że tam brzydko, wcale nie było brzydko. Po prostu taka polityka była, że zaczęto likwidować te rynki. Moim zdaniem to jakieś nieporozumienie, bo na przykład byłem w Wenecji albo w Nicei, piękne turystyczne miasta i tam w centrum miasta jeszcze brzydsze rynki niż te. No targowisko wymagało troszeczkę jakiejś tam poprawy, polepszenia miejsca takiego targowego na takim wyższym poziomie, żeby nie musiały te panie gdzieś tam na skrzynkach to wszystko układać, ale gdyby pomyślano o tym, żeby zrobić na wolnym powietrzu właśnie takie targowisko fajne na poziomie, bez jakiejś tam blachy, dachówki, tam jakieś tam kapy jakieś zasłaniające czy coś, to ja myślę, że ruch byłby wielki. I panie gospodynie byłyby też zadowolone i klienci byliby zadowoleni. Jednak to jest produkt chyba bardziej taki ekologiczny. Takie zaufanie mamy. Jasne. Jednak. Tak, protesty były ze strony kupców, bo jak powiedziałem, najpierw została zlikwidowana ta główna część, a kwiaty dopiero później, bo kwiaty właśnie na tym pasie drogowym stały. Tam kazali skrócić nam budki i cuda na kiju. I protestowały osoby, które stały na tym rynku. Jak to było? Jak już minął termin tego tam wypowiedzenia, czy tam ten okres, w którym wszyscy musieli się wyprowadzać, to część ludzi... Nie, jeszcze część ludzi nie chciała się wyprowadzać, to przyjechała straż miejska i powstawiała jakieś takie pale, że nie można było w ogóle wjechać, postawiła tabliczki, zakaz handlu, tych ludzi przepychała tam. Cuda na kiju się działy, były jakieś protesty, ludzie strajkowali, bo jak tracili źródło utrzymania, to musieli, to była desperacja i wychodzili na ulicę tam. Blokowali jakiś ruch, przyjeżdżała policja, cuda na kiju. Ludzie, którzy handlowali tyle lat, byli zdesperowani, musieli takich środków użyć, tak? Żeby się pokazać, żeby chociaż w jakikolwiek sposób zaprotestować. No duży ból, bo w każdym kiosku pracowało po kilka osób, tu młodych osób. Stracili pracę wszyscy. A długo to stało, ponad 5 lat puste, trawą zarośnięte i nic się nie działo. Także składaliśmy nawet tam listy do prezydenta i chodziliśmy do prezydenta na rozmowę, żeby jakoś to tak, nie wiem, powstrzymać, żeby coś tam zrobić innego, żebyśmy chociaż nad Białką, żeby zrobić jakieś punkty, taki pasaż taki zrobić kwiatowy. No ale to nie odniosło skutku żadnego, nie było żadnego odezwu, także spełzło tak na niczym zupełnie. No i wiem, że był duży kłopot, bo ludzie zostali w przeciągu dosłownie kilku miesięcy no, bez pracy. Było normalnie, powiedzmy, była zieleń, a teraz blokowisko zrobili. Wszystko, ludzie pracę mieli, a teraz nie mają pracy. Ładnie było.
chodzili tu ludzie sobie, koce rozkładali. Tak było. Ja tu na ciepłej mieszkałem kiedyś. Ale co, kiedyś było ładniej. Oni pierniczyli, zabrali całe zielsko dla tych. Trawę zabrali, witaminę zabrali dla ludzi. Tlenu nie ma, panowie. Jakie to? Przecież to bajzel był. Przecież to jest wschód chaty te drewniane. Żeby tyle mieszkanie to kosztowało, to się w głowie nie mieści. Dobrze, czyli pani zdaniem dobrze, że zlikwidowano to targowisko, czy niedobrze? Przede wszystkim te budy drewniane wszystkie zlikwidować. Jak ten dworzec PKP wygląda? Tego nigdzie w świecie nie ma. Wziąć zachód, to się nie ma co równe do Białegostoku. Zielona Góra, Poznań. Rozumiem, czy uważa pani, że Białystok... Nawet wchodzisz. Okej, okay, czy sądzi pani, że Białystok powinien iść z biegiem czasu i odejść od targowisk? No tak, targowisk? To samo. No bo przecież to naprawdę miasto wojewódzkie, żeby takie było coś, to przecież w głowie się nie mieści. Nie, no to jest bez porównania, no wie pan, 20 lat temu, a co jest teraz, to jest różnica bardzo wielka. No. A dla pana pozytywna, czy niekoniecznie pozytywna? Nie, no proszę pana, to gdzieś te domki muszą być. No mieszkanie, jak już mówi, centrum zabudują, to i tak ludzie uciekają na wiochę. Kiedyś wracają z wioski, przyjeżdżali, teraz uciekają jak najbardziej jak za wioskę. Okay. Bardziej samodzielnie kupować, kupić działkę, wybudować dom jest taniej, jak mieszkać w bloku przez całe życie. A gdzie panu się lepiej robią zakupy? No, na przykład w galerii czy na targowisku jednak? Nie, no to oczywiście, że w galerii, wie pan. Zajdziesz, to jest szok, aż głowa boli, no. Ile pieniędzy trzeba wydać. Pamiętam jedną ciekawą sytuację, jak był likwidowany całe to targowisko. I przychodził pan, bo kwiaty nie zostały zlikwidowane tam, gdzie ja pracowałem. Całe targowisko zostało, a kwiaty jeszcze tam mogły jakiś czas stać, bo to był inny plac, bo tam był plac inwalidów, a to jakiś pas ruchu drogowego. I najśmieszniejsze jest w tym, że jak przychodzili nas likwidować, to przychodzili z jakimś centymetrem mierzyć, czy nasz kiosk nie stoi przypadkiem na drugim placu, który miał być wcześniej likwidowany. I okazało się, że nasz stoi i musieliśmy 70 cm skrócić tą biedną małą budkę, która i tak miała 2 metry szerokości, dlatego że on stał na tym drugim placu. No to jest trochę śmieszne i takie niepoważne. I musieliśmy ściany przestawiać i stać. Mimo, że później 4 lata jeszcze oni w ogóle tego placu nie mogli sprzedać i on pusty stał. Wyganiali wszystkich ludzi i ten plac pusty stał. A my w skróconej budce. No to teraz jesteśmy zmuszeni chyba, gdzie? No najbliższe tam, gdzie są te sklepy nasze, prawda? Jeżeli jest Biedronka w pobliżu, no to bardziej do Biedronki się idzie lub do Lewiatana, bo są otwarte bardzo długo te sklepy. No a się bardzo tego miło wspomina te produkty lokalne. Jeżeli gdzieś jakaś osoba gdzieś tam jeszcze sprzedaje na morku, to bardzo chętnie ludzie podchodzą i jednak kupują. Najlepszą, z najlepszej perspektywy to myślę, bym opisał to tak, że później sprzedawałem kwiaty tam też w okolicach Jurowieckiej. Przychodził pan, który na Jurowieckiej handlował i kupił u mnie jedną różę. Więcej tam pieniędzy po prostu chyba nie miał, bo po prostu tak było widać, że nie ma. I tam zaczęliśmy rozmawiać, gdzie on teraz stoi, że on w innym miejscu i po prostu tam nic nie idzie w innym miejscu, a na Jurowieckiej było super. Także rozmawiałem z innym, inny pan także przychodził, który kupił bardzo dużo tych róż i on akurat też handlował na Jurowieckiej, ale przeniósł się na Andersa, czyli jednak część osób mogła sobie poradzić przenosząc się na Andersa. Gdzie pan się pracował? Tam na targu czy teraz tutaj w sklepie stacjonarnym? Oczywiście, że tam na targu, tam było więcej ludzi, zarówno sprzedawców, dużo ludzi się znało. Dużo klientów, skoro tak wszyscy w kupie handlowali, to i tam ludzie przychodzili, kupowali, tak? Było raźniej, weselej, a tu teraz, jak się handluje w jakichś lokalach, to jest taka pustka, takie jakby. Czy to nawet sąsiadów nie ma, czy klientów też nie za dużo. No i tak to wygląda.